Co? Ktoś ci wybił zęby? Nie, u dentysty byłem i wyrwali mi. Odtąd, całe dotąd. Ale na pewno nikt ci nie powie, może na policję to trzeba zgłosić, bo tak być nie może. Nie, nie, nic mi nie wybił zębów. Byłem u dentysty kilka razy i porywali mi te spróchniałe zęby i te spróchniałe zęby. A to może, ej, może zróbmy tak, ja mam świetny pomysł. Bo ja lubię, jak mężczyzna ma ładny uśmiech, nie? To może zrobimy coś na zasadzie, że zamiast do fryzjera nie weźmiesz, to zapłacisz sobie może za zęby. To będzie bardzo dobre. Spierdalaj, głupia suko.